Hola compañeros, mi nombre jest Mateo i zapraszam do kolejnego materiału z gry Disciples 3. Disciples 3 Legiony Potępionych. Misja czwarta. w jakim miejscu ciekawym mamy naszą altarkę, która nam daje tereny. W ogóle ciekawy jestem, czy da się do tego w ogóle dojść, żeby to zaatakować. Ty, nie da się! Proszę Państwa, to tutaj będzie wiecznie stało. To jest prawie jak kopalnia w dwójce otoczona przez jakieś drzewa, których się nie da przejąć. W sensie tej kopalni się nie będzie dało przejąć przez to, że jest otoczone przez drzewa. To jest jakaś wieżyczka, która z tego co pamiętam jest niskolevelową wieżą, więc sam złodziej może sobie z tym poradzić, bo on już ma 15 poziom. Zaraz zobaczymy, czy sobie tam poradzi. No ale który ci tam masz poziom? Trochę straciłeś, bo znowu osłabłaś. Dobra, oczywiście bierzemy tego pajaca. Nie inaczej. Bierzemy sobie... A może tego byśmy olali... Nie no, nie olejemy go. Moment, pokażcie mi tutaj budynki. Mieliśmy iść w tą... Tiamat. No weźmy sobie Tiamata. No zdecydowanie Tiamata. Chyba żebyśmy poczekali z Tiamatem na jakąś ostatnią misję może. Bo wiecie, bo Tiamat przez to, że bije obuchem, to dużo lepiej by współpracował z tym. Ze skamieniem Inkuba. No ale nieważne już. Weźmy sobie ten... Weźmy sobie tę sukubę, będziemy masowo zmieniać przeciwników w chochliki i ten Tiamat będzie po prostu wszystko to brał na siebie, jak takie świnki na rzeź. Dobra, weźmy sobie sukubę, zdecydowanie jedna sukuba, bo tam dwóch sukub nie będziemy brali i myślę, że chcę mieć mimo wszystko tego pajaca, który jest strasznie na początku, jest oczywiście miękki, papierowy, to już wiemy o tym, że nawet berserker jest bardzo łatwy do zabicia, chyba że my sterujemy tą walką. Jak my sterujemy tą walką, to jest okej. Okay. Ciebie wolę mieć na środku, bo jesteś najsłabszy, to musisz być osłaniany dobrze. I teraz tak, żeby nie przedłużać za bardzo gry, odcinków, to będę robił dokładnie to samo, co w każdym innym odcinku. No bez sensu, no chodziło, myślałem, że bym olał może poruszanie się złodziejem, ale no nie. Zrób jeden... Zrób dwa kroki, albo zrób jeden krok i wezwij zombiaka tam na plecy, tutaj. O, ten chce, żebyśmy tutaj żebyśmy się lali we dwójkę, jeden na jeden. Zapomniałem, że on już ma jakieś fajne tam efekty. Możesz przejść tutaj. Pokaż mi swoje odporności. Powietrze. Nie masz odporności na powie... To patrzcie, co się teraz stanie. Odpalamy sobie to. Bijemy go dwa razy. I dwa odepchnięcia, dwa pushbacki, panie i panowie. Ten złodziej jest OP. Nawet zombie nie było potrzebne. To się tam przyjął jeden cios na klatę. Ale z tym zombiakiem jeszcze jakbyśmy walczyli dalej, to... Pany! O, ma na śmierci jakaś, ma na śmierdzi wpadła. Te ruiny na pewno będziemy robili cały czas tym złodziejem. Co tam jest? O, to jest altarka plus jeden do umiejętności. Dobra, tu jest jakaś walka. Z kamiennym golemem, bierzemy go na pyrkę. Na pyrkę powiedziałem? Przepraszam. Zabijamy go. To jutro. Dobra, to zbudujmy sobie od razu jakiś budyneczek. Do ciebie. Niech będzie. Zmiana tury. Budyneczek. Do ciebie. Dziękuję. I tyle tak. Ty, lecisz odkrywać teren. Tutaj jest fight. Taki, który w sumie nie jest jakoś bardzo groźny. Mógłbyś go zrobić, ale na razie niekoniecznie może. Spróbujemy zostawić takie fajty jednak głównemu bohaterowi mimo wszystko. Ty będziesz walczył tylko, jeżeli będę widział, że będzie warto o coś walczyć, jakieś przejście do takiego punktu tego typu, nie? Do tej, żeby sobie tę altarkę postawić. Dobra, proszę mi to zabić. Jeden golem, którego bym chciał oczywiście, żeby to sam bohater z tej pozycji najlepiej przytrzymał. Możemy go unieruchomić? No nie, nie, to nie działa tak. A on musi pozytywny efekt dostać. To chyba go nie dostanie.
Ustań tutaj, będziesz leczyła podwójnie. Ty tak, mamy takiego heala stąd, to może nawet będziemy sobie walczyli z nim. Wszyscy razem. No nie wiem, nie, dobra, złajtuj. Ty się tutaj cofnij, przygotuj, tam zobaczymy. Może podejdziecie, będziecie go bić później. Aha. Dobra, słuchaj, weź, zejdź z tej pozycji i uderz. Aha. Żeś uderzył. Daj defa, ty też daj defa. Przesuń się w tę pozycję i złajtuj, ty lecz. Dobra, teraz możesz tutaj się bić z moim Harusem, zapraszam. Dobra, mało mu bijemy. Będzie trzeba zdecydowanie troszeczkę dopomóc takim, takimi jednostkami, mimo że one też gunny wobiją, z tego co widzę. Czy ty masz na crashing? Na crashing masz podatność. To niech ten diabeł niech tu stanie, wiecie? Bi. A, no mogłem jeden cios jednak z tej pozycji nadal wykonać w takiej sytuacji. No to nie pomyślałem. No teraz to już trudno. Ty, z tego co widzę, to nawet dwa ciosy mogłem z tej pozycji wykonać. No to głupio. Głupio wyszło. Bez sensu wyszło. Bardzo. Ale się nachapał inicjatywy Bohcio. W następnym turze będzie miał tych ciosów trochę. No to w sumie to, biorąc pod uwagę ilość ataków, jaką może Harus wykonać, to może jednak było lepiej go zostawić na tej pozycji. No ale dobra, no trudno. Teraz niech weźmie Chochlik ten jeden cios. Czy tam diabeł, bo Chochlik mówię, bo naprawdę w podstawowej wersji Disciples 3, w polskiej wersji językowej, to był Chochlik. To już mówiłem w jakimś odcinku wcześniej. Oczywiście Quick Fight tutaj nie będziemy dawali, bo bot się porozstawia tymi jednostkami, tak że golem jeszcze ustanie w to miejsce, jeszcze uderzy mi w ogóle kilka jednostek naraz i będzie przewalona sytuacja. No zdecydowanie jednak Harus powinien tutaj ciągle stać. Nie wiem, co mnie podkusiło, że przez to, że jest odporny na slashing, a podatny na crashing, że będzie lepiej, żeby to ten diabeł go bił. Diabeł ma za mało inicjatywy, Harus ma też dużo osłon, więc te dodatkowe ciosy by wchodziły. On by już był martwy. O, kryt wszedł. To spoko. Ale już byłby prawdopodobnie martwy, jakby bohater tutaj stał. No na pewno by był martwy, już jak patrzę na jego hapeki. A to krwawionko, ile ci tam bije? 48 z wody. Na wodę nie masz odporności, to by już się wykrwawił, no ale jeszcze go dziabnijmy. No, w sumie nie było po co, no ale... Excellent. Subarashi. Dobra, Weaklings. Trochę ruchu, dajmy sobie. Jest tam coś. Jest tam jakiś kamień za mapą. Merlion on the road, of which we have seen many. Until the vessel is here, there is no purpose for the Legion advancing further in this direction. Ale tu jest kamień! No. Ja ci dam, there is no reason to advance any further. Yes! Do as I say, you weakling. O, jest fajna runka. Nie chodzi mi o zdjęcie, oczywiście, to jest fajna runka. Uuuu, zajebista runka, chociaż drogie to jest. To jest dobra runa, ale ona jest cholernie ścierwo droga. 40 energii aż musimy wykorzystać. To też jest drogie, 30, to jest chujowe. To tylko zdjęcie jest fajne w takim układzie, nie polecam. Weź sobie te dwa punkty ruchu, tam weź zajrzyj jeszcze mi. A złodziejek, co ty tu możesz odkryć, złodziejku? Możesz przejść obok dziczka? Możesz przejść obok dziczka. Weź ta, a nie chuja weźmiesz. Mana? Tego nie. To weź. Tu możesz wziąć. To jest fajny przedmiot w sumie dla ciebie. No bez kitu, ja tu mogę... Tego nie zrobię, ale tej nie walki też nie zrobię, bo tu będzie fight. No to nie, to się cofnij. To będziesz szedł prawdopodobnie znowu na tę wieżyczkę zaraz, no. To już idź w sumie, bo ona się zaraz zrespi. Jest tu coś fajnego do wzięcia. Aha, ja się w ogóle nie wrócę tamtędy. Dobra, to wracamy się kulturalnie. Skorzystaj sobie z tego. Tego nie wezmę, bo dzik mnie tu zablokuje. To idź tędy. Idź tędy. I na wieżę.
Jutro się zrespi, dobra. Czy tutaj znajdę jakiś ukryty kamień albo zło? Co tam kamień jest? Spaluwa. Go in this direction. Do as I say. Dobra, jest git? Jest git, idziemy tutaj. I budujemy teraz, drodzy Państwo, budynek do diabła i idziemy w Tiamata na tej misji. Powtarzam, idziemy w Tiamata. Kamień. Walka. Nawet jakaś taka jest walka. Taka nawet. Co tym razem? Dobra, weźmy to, zniszczymy to. Teraz tak, ona ma zasięgu 4 aż heksy. To sporo. No to nie jest, no podejdź. Na umysł mamy 0 niestety. Wezwijmy zombiaka jej na plecy. Może ona by się skusi, żeby jednak tego zombiaka zmienić. Nieco nie mieli za debuffa, inicjatywa się zmniejsza i w momencie, gdy uda nam się uniknąć ciosu. To jest bardzo dobra rzecz. Ha! Inicjatywa jej spadła przez to, że mnie nie trafiła. No i... Masz jeszcze osłonę? Masz osłonę. To weź złajtuj. O tego się... Tu jest tylko jedna pozycja, nie? Chyba tak, dobra, zabij tego, co ma... Nieważne. Chciałem się pozbyć jednak tego, żeby się dostać do niej. No, też są dwa pola. Tylko... Ty masz jakiś kryt? Ty to jesteś dobry. To zombie to jednak potrafi. Weź to zabij. No, on zrezystował, zmniejszył inicjatywy. To proszę z odepchnięciem go. Po 28 tylko, ale jeszcze po 15 dodatkowo odepchnięcia. Jakby był jakiś jeden kryt, to pewnie już byłby martwy. No i XP oczywiście cały czas jakieś tam fajne dosyć wpadają. On jest sam, no to naprawdę niezłe te XP. Ile on tam? No już 701 natrzepał. W sumie to mało. Ale ma. Budyneczek kolejny. I tym razem zbudujemy sobie magiczną wieżę. Many mamy mało jeszcze, ale opracujmy sobie już jeden z najbardziej przydatnych zaklęć, który jest, to jest oczywiście to, plus 2 do speeda, to jest mega, mega ważna rzecz. I tutaj mamy to, co paraliżuje, tylko że ona paraliżuje tylko jedną pozycję. Możemy sobie podejść tutaj, możemy sobie użyć tego debuffa na was w sumie, możemy tu sobie zwajtować, tutaj możemy sobie... jeden kroczek zrobić. Tobą możemy w ogóle już tutaj ich w plecy rżnąć. Dobra. O, umierasz. Uniki mi się tu zwiększą. Ona, jako naprawdę mega dobre statystyki ma, ona oczywiście nie trafia. No. Szansa na to, że ona by tutaj trafiła z taką celnością, pewnie wynosiła, no, w sumie 50%, no. Znaczy się nie, jest 50% na to, że nie trafi, 45% na to, że trafi i 5% na to, że krytnie. Tutaj nieważne, jakie mamy uniki, nieważne, jaką mamy celność, 5% na kryta to jest absolutne minimum, zawsze jest szansa na kryta. Zawsze. Invocadio Demonis, proszę mi tą sprzątnąć. Pewnie na powietrze była podatna, nawet nie wiem. Bo ty bijesz tym kierunkiem 62, a ona dostała 69, także... Krytami to proszę, żeby krwawienia nakładać. No i tu quick fight, bo tu nie ma co... Nie ma co nad czym się tutaj zastanawiać. Dobra. Bot tego nie zdrzebał, na szczęście. Weaklings, indeed. Dawaj ten kamień. Marry another road. Dobra, dobra, spokojnie. Tu jest kamień. Tu jest kamień. To jest ważne. Ty, drogi panie, idź tam. Sprawdź, co... A tutaj możesz? A nie, nie możesz, bo tutaj też jest coś. Tam może? No nie, no wszędzie są jakieś siecierwa, które blokują przejścia. Przejścia, ale... A zruchaj to przecież. Weź te many, zwierz chociaż.
Te chochliki to i tak ci nic nie zrobią. Przesuń się tutaj. Wezwij zombiaka w to miejsce. Nie. Nie. O, kryta mi dał. Tutaj możesz wziąć zasłonkę. A, podekspieni, co? Przesuń się tu. Odpal odpychanie, bij tutaj. Oczywiście ustanie w to miejsce mi nic nie dało, tylko mi chodziło o to, żeby on wpadł w innego chochliczka, nie? Żeby dostał więcej obrażeń. Niestety żaden kryt nie wszedł. O, tego się nie spodziewałem. Że się odsunął od tego, od zombiaka. No weź, pozbądź się któregoś. To bez sensu. No do dupy. Mógłbyś użyć przedmiotu w sumie nawet na nim teraz jakieś. Klątwa Nygraela, no przecież to jest OP dla takiego solo złodzieja. A dobra, nie ma sensu. Weź się po prostu przeodsuń. Daj sobie nawet defa, jak cię uderzą, to na dwa razy mniejszych obrażeniach. O, zachęciliśmy jednego chochliczka, żeby tutaj ustał i się zombiakiem bił. Bardzo dobrze. Tego zabić możesz teraz. Bardzo ładnie. Nadal bohcia bije. No szkoda. Nadal bohcia bije i trafia w dodatku. No bohater tutaj dostał trochę w pisiu. A spokojnie, będzie git. Dobra, proszę zebrać tę manę, proszę zebrać tę manę. Te chochliki zaraz też sprzątnę. Tych tłuściochów to nie będę tobą zabijał. Może być trochę za groźne. Ale to, możemy to zrobić jeszcze raz, mimo już jesteśmy ranni, damy radę. Niezły zasięg ruchu macie. Zostanę na miejscu. Idą od razu do mnie. Dobra, chodźcie. Dobra, mają uniki. Jest kryt, wszedł. Zombiak będzie się tutaj bił. Dobra, ten zabity sot pushbacku. Mam nadzieję, że ten nie przejdzie do mojego bohcia, bo może teraz. No oczywiście, że to zrobi. No to do dupy naprawdę mi to idzie. To przesuń się. Zachęcimy, żeby jeden z nich chociaż zajął to stanowisko, w razie jakby miał przeżyć. Mogłem tutaj się przesunąć i z pushbackiem to zrobić, ale już nieważne. Dobra, ten zombie jest mimo wszystko bardzo przydatny. Przyjemna sprawa, dobra. I mamy tam przejście dalej, nie wiem tylko po co, ale coś odblokowaliśmy. Ja tu mało widzę, tu nic nie widzę. Za dużo drzew. Wilki jakieś na lesie tutaj. A może by się tak znalazło jakiegoś takiego, wiecie, strażnika. O, coś takiego, tylko żeby to było słabsze i najlepiej samemu, żeby wstało, a nie jak coś uczniowie jeszcze. Nie no, to jest za mocne. Co to jest? Trenowarka już jest na starcie, panie i panowie. Nieźle broniona, aż 7 jednostek tam jest. Aż 7 istot. W oddziale. O, to. Możemy spokojnie to zniszczyć, nawet jeżeli jesteśmy tak na low. Chyba. Mam nadzieję, że damy radę. Weź to. Szybkość i wytrzymałość w butach. A co ja mam? Szybkość i zwinność. Wolę swoje. Dziękuję, dobranoc. Ale mogę dać złodziejowi. Tutaj na quick fight'cie nie ma tej filozofii. Chyba, że jest jakieś miejsce takie. O, tutaj ustań, złajtuj. Quick fight. Dobra, czas na łyk herbaty. Dobra. O, smoka już mamy. Dark Strong. Co? A. Tutaj jest jeszcze ruina, w której też może smok być. Albo jakaś inna ciężka walka. Na maksowy ekspiony. Duży poziom. Ciekawe, że od razu smok na starcie jakiś tutaj, nie?
Bo w sumie niech se będzie, tylko tędy nie przejdę. Dobra, idziemy tutaj. Tu nie potrzebuję tego, tak to ja w ogóle nie będę szedł. Nigdzie niczego już nie potrzebuję. Przynajmniej na razie. Dobra, złodzieju, musisz to zrobić. Bo to bije ciebie 39. Poziom zdobyło akurat. Dobra, zabij to. Dobra, nie dojdziesz od razu do tego w pierwszej turze, więc oczywiście podchodzisz i wzywasz zombiaczka. Inicjatywę mu zmniejszyliśmy o 15%, dzięki temu, że mnie nie trafiło. Mogłem... Nie, to dopchnięcie nie działa na takie coś, to akurat... Knockback immunity na takie postacie, jednostki, które stoją w miejscu, oczywiście. Regeneracja mu weszła, ale nie zdąży mu to coś... Nie zdąży mu zadziałać, powiedz. Ja chciałem powiedzieć, że nie zdąży mu to coś dać. Tylko, że to strasznie brzmi. Nic mu to nie da, najprościej powiedzieć. Dobra, idź tu. Panie kochany, proszę mi to na quick fight'cie. A jak możesz tu ustać, to dawaj, zabijaj. Ale zarąbiście tutaj pokierowany. Tutaj w ogóle przeskoczył z jednego pola na drugie. Świetnie. No, smokowi nic nie zrobię, ale możemy tych tłuściochów porobić. W sumie teraz z tobą, Harus. Poróbmy ich. Najpierw tego tutaj z tyłu. Od tyłu. Trochę tej many bronili i zebrałem. To jest z bardzo dobrej pozy. To było bliskie. Dobra. Naprawdę chciałem odkliknąć tę szybką walkę, żeby się tutaj coś mądrzejszego zadziało, ale dobra. Udało się. Jest jakiś trade item, tutaj jakieś punkty ruchu, tu ci się średnio przyda. Dobra, podejdź tutaj, żebyś ich stracił jak najwięcej. Teraz tego użyj. No i co? I na tę wieżę lecisz znowu, panie kochany. No co? Na pewno się już zrespiła. Chyba. No dobra. Wchodzisz. Co tam się tym razem zrespi? Wiwerna. To trochę groźnie, bo masz mało zdrowia, ale to nic, damy radę. Jest jakieś ograniczenie zasięgu tego? Jest ręcz jeden hex niby, ale to chyba gunwo prawda, bo ja mogę to gdziekolwiek. Wezwij tam. Niech się bawią z tym zombiakiem. Zombie też ma odporność dużą, chyba 25% tylko. Trochę głupie, bo w dwójce wiadomo, kompletna niewrażliwość. O, stary. Idź tutaj. Daj defa. Dobra, Petresen, dobra. Poczekaj. Nie masz waita, dlaczego nie masz? Powiedz mi swoją historię, zróbmy tak. Odepchnij go. Zobaczymy, co się... Teraz masz wait? Cel podróży? Proszę mi wyjaśnić, bo nie ogarniam. Zwajtuj. Czy jak masz? Weź tę osłonę, zabierz. I lepsze odepchnięcie będzie. Ty to sobie tam uciekaj, mnie to nie boli. Nie trafiłeś, zmniejszyłeś sobie inicjatywę dzięki temu. Dziękuję, dobranoc. Dobra, i teraz... Wziąłem i zabiłem. I się zbagowałem. Daj se defa. Podejdź. Zabij. A mogłem z odepchnięciem, bo zostałby odepchnięty w tę pozycję, a przez to, że mamy dwa ciosy, to jeszcze by się odepchnął ten od przeszkody, którą jest niby koniec pola bitwy. Tak, żeby by go to już zabił, ale... Mniejsza o to. Slashing. Slashingiem bije bohater chyba. To też fajna runka. Bierz slashingiem, nie? Piercingiem. No to jego bronie to takie noże, które mogłyby w sumie bić obrażenia mieszane. No to takie
przebijająco cięte są te dipsy. Podejdź tu, zaatakuj to. I ja to, kurde, rozegram teraz, bo normalnie nie wierzę, co się będzie działo. Albo dobra, damy Quickfire, no chyba nie będzie takim idiotą. No bo teraz nie ma po co schodzić z tej... No kurwa! Debilu! Ten bot, ten autowalka, to jest jakieś nieporozumienie. No po co on zszedł z tej pozycji? Kurwa, czemu? Co on ma w ogóle... Co za priorytety są? O co chodzi? Nadal mnie zaskakuje ta sztuczna inteligencja. Ustań tu. Daj waita. Quick fight. Dobra. 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 No, gitara. No, gitara. No. Tak ma być. Dobra, proszę mi to za... A, tu jest ta, co daje exp. A, nic mi nie ewoluowało jeszcze. Jeszcze. Myślałem, że to jest to, co daje punkt umiejętności. To mi się coś przywidziało. Chyba, że na mgle wojny to wyglądało po prostu bardziej niebiesko. Tu nic nie zrobię. Ty tego nie możesz zebrać tego? A, tu jest fight. Dobra. Bohcio, proszę mi odblokować przejście. Tutaj. Raz, raz. Co to za walka? Co to mnie tu spow... Proszę mi to zruchać. Proszę tu podejść, zwaitować, dać quick fight i wygrać. O nie, nie, ten jest w niebezpiecznym. A, dobra. Dobra, jest ok. Mnie to się nawet po... Dobra. Dobrze, wszyscy na full HP, dobrze. Fajnie. Dobrze. Ach, dojdziesz do tego? Dojdź! Tak! Tu? Nie dojdziesz. To weź jeszcze. Teraz może... Czy to mi nic nie... Tak na styk! Sprzątnie mi to dobrze, ale ja jestem dobry gracz, no przecież, no. Od razu wait, quick fight. Come at me, bros. Piknie, dobra. At last, spoko. Leave battle. Ty, złodzieju, teraz. Ach, chuja weźmiesz, bo tu jest jeszcze wiwka. Ale tu... A, tam jeszcze jest fight też. A tam coś było bez walki, czy tam też jakiś fight? Przypomnijmy sobie, co tu było. Tu coś stoi. Dobra, to nieważne. Wracaj się tam już. Bo to już jest czas, żeby się tam wracać. To się akurat odnowi. Jakieś darmowe exp, jakieś tam surowce. Dobra, weźmy to. Zabijmy. Dobra, quick fight od razu. Proszę mi to tutaj... Nie cofaj się, no. Harus. Coś... Kur... Nie mam Jakim prawem zginął mi mag? Dobra, dostał przynajmniej całe XP. Nie mamy wskrzeszeń. Zapomniałem w ogóle zajrzeć do tego. Jest tu kamień, nie ma kamienia. Do sklepu zapomniałem zajrzeć. W stolicy. To złodziej niech mi ten załatwi to. Jeżeli tam jest jakieś wskrzeszonko, to... To niech mi on to załatwi. Ty dojdziesz? No nie dojdzie. To walić. Na razie sprzątnijmy tego. Już bez tego maga. Trudno. Podejdź. Zabij tego. Prawie. Na krwawienie w sumie go powinno wykonać. Czy on uderzył jeszcze raz tego pieska? A już... już jest berserker. No to oczywiście nic nie dostał expu, bo nie brał w ogóle udziału w walce. Czyli mamy kultystę trochę... niestety opóźnionego w rozwoju. Możemy tutaj za darmo walkę z Reaperem zrobić. No to zróbmy. Bez straty ruchu to zróbmy.
Reaper ma też słynie z bardzo wysokiej inicjatywy, jest groźny. Dużą celność, ma truciznę. No i trade item kolejny. Dobra, złodzieju. Powiedz, że jest tam w sklepie wskrzeszonko, jakieś są, jakieś przedmioty tu są. Kup to i to i to i to i te potki leczące najtańsze. Co? Jak? A, steel mogę w ogóle. To jak mam steel, to weź to ze steeluj. O, i weź to sprzedaj. No, już mnie stać. Ha! Dobra, to sprzedaj. Te czapencje sprzedaj. To też sprzedaj, bo ty tam miałeś jakieś lepsze same, nie? To też sprzedaj. To się może tobie przyda, nie wiem. Możemy jeszcze coś ukraść w tej turze? Jeszcze raz tę samą księgę? Nie. Musimy pewnie poczekać jeden dzień, zanim będę mógł znowu kraść. Mamy wskrzeszenie, więc zamiast budować świątynię, no to sobie to po prostu wskrzesimy. Weź zrób tę ruinę przy okazji. O! O! Najpierw zrobimy tutaj złodzieja, zombiaka. Tutaj, ale dobra, trudno. Dobra, uzyskaliśmy postać, to quick fight. Już się chyba nic złego nie stanie. O, poziom, wyleczyłeś się. Świetnie. Paszcza śmierci też spoko. Macie się może nie dla złodzieja naszego, bo on i tak trafia. On bardzo rzadko nie trafia. Więc paszcza śmierci tak średnio w sumie dla niego, ale... O! Lifesteal w momencie, jak on będzie kryta, to 10% swojego maksymalnego HP będzie odzyskiwał. To jest dobre to. Combat movement też się przyda. Tylko nie wiem, czy już zadziała, czy ja już mam statystyki po to. Od czego to zależy? 13 siły i zwinności, czyli 9 mamy siły i zwinności 10, no to już zadziała, jeden punkt dostaniemy. To weźmy to. Dobra, 3 punkty ruchu, no to się też bardzo przydaje na takiego złodzieja w trakcie walki. Dobra, Bohcio, słuchaj, czy ten złodziej będzie w stanie do ciebie dojść jakoś tak w miarę sprawnie? Nie ma tutaj jedyneczek, dwójeczek ani niczego takiego, więc nie wiem, muszę policzyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I tutaj sobie odnowimy ruch. No, tam dotąd dojdę, tutaj odnowię. Dobra, to leć tam walczyć. Walcz. W ogóle można było przejść obok niego, nie wiedziałem nawet. Wait, quick fight. Zobaczmy, co się zadzieje. Aj, nie podoba mi się to. Podejść tu, wejść osłonkę, jeżeli on ma. Jejku, weź to skrytuj. Nie masz waita znowu z jakiegoś powodu. Krytnij w to. Dobra, krwawienie. Masz osłonę? Nie masz. Ty masz? Masz. To weź to zabij. Ty tutaj, chochliczku, bierzesz osłonę. Weź tam, idź w tamtą stronę. Może uda ci się na końcu za podwójnego heala. Zanim skończymy walkę. Tu ustajesz. Podwójne obrażenie z krwawieniem chciałem. No, to możesz pomóc lecząc. Na fulla. Dobra, quick fight. Dziękuję bardzo. Armory, co tu jest? Tu nic nie ma. Sprzedaj to i to. To też... No dobra, zostaw na razie. Transformacja w...
Black Widow, Czarna Wdowa. Właściwie chodzi o pajunka oczywiście. To jest kiepskie, to też już tam nie, nam nie przyda. To może złodziejowi, to jeszcze przypomnę sobie, jaki tam miał talizman ten złodziej. Agility, no to nie, no to wolę agility od speeda. To wywalmy to. Tę runkę bym zostawił, to jest bez sensu, bo to drogie strasznie, 30 punktów, aż musimy wydać za chwilę za 160, a te, co leczą 100, kosztują 10. To już wolę się uleczyć za setkę, niż o Jezu, Crackers, to jest drugie najpotężniejsze i najbardziej niezbalansowane ścierwo w tej grze. Wraz z trollem to jest właśnie też największym ścierwem. Jeszcze to, jak zabije kogoś, to się leczy jeszcze za 20% swojego maksymalnego HP, czyli prawie za 400, jeżeli to coś zabije. A przeważnie kryta i przeważnie zabija. To jest problem. Dobra, złodzieju, czy nie zechciałbyś przejść tu? Później sobie tutaj odnowisz ruch, później sobie przejdziesz tu, później tu i później tu. Dobra. I proszę mi tu przekazać wszystkie wskrzeszenia, bez wyjątku. Bez wyjątku powiedziałem. I heale, prawie wszystkie. Heali damy 6. Jednego ci zostawię. W razie czego. Może ci się przyda. To by ci się bardziej przydało, stary. W sumie. Tutaj heal za 20. Energii, co leczy za 60. Też żałość. No to kosztuje 10 tylko energii. Leczy setką. Właśnie. Jakby to była... Jakby ta runa działała tak, jak to zaklęcie działa, czyli leczy całą drużynę za 60, nie? No to wtedy byłoby spoko. Bo to normalnie te runy są właśnie takie drogie, dlatego że to są normalnie zaklęcia, które się na mapie świata rzuca i wtedy to jest taki, to co leczy 250 i daje, zwiększa uniki o 50%, tamta runa, to to całą drużynę nam wyleczy o 200, za 250 i całej drużynie zwiększy szanse na uniki o 50%. To jest jedno z najlepszych zaklęć w grze, tak naprawdę, tam chyba piątopoziomowe czy czwartopoziomowe było. Coś takiego. Czy jesteś w stanie tutaj zahachmycić coś, co jest dużo warte? Ach, złapali mnie. Trudno. Dobra, proszę mi wskrzesić tego pajaca. No i niestety jest ranny, na który nie mam zamiaru go leczyć potkami, mam zamiar go wyleczyć w walce. Najlepiej w takiej walce, w której nie ma strzelców. God damn it, son. Tutaj coś jest, jakiś fajcik niegroźny. Bo tutaj to się groźnie robi. Tutaj to jest lokacja, do której powinienem chyba się udać trochę później, to się zawrócimy. Tutaj w ogóle przegapiłem coś. Przyzwanie żywej zbroi też na złodzieja bardziej takie coś się przyda. To chodź no tu. Dobra, już jak mnie dogonisz, to dogonisz, jak nie to trudno. No dogoni, będzie miał więcej ruchu. Możemy tutaj podejść pod heala. Dobra, złodziejaszku, dawaj pod bochcia. I będziesz robił te ruiny zaraz tam na przemian. Weź sobie żywą zbroję. A, momencik, jeszcze te buty miałem ci dać, bo może są lepsze. Co ty miałeś? 2 do szybkości, po prostu tutaj jest szybkość i wytrzymałość. Inicjatywa ci spadnie, ale HP-ki, celność wzrosną. No to nie, to jest... Wolę speeda u ciebie, wiesz? Wolę mieć szybkość. Plus 2 do szybkości jest bardziej kuszące. Dobra, ta ruinka za 2 tury, a ta tutaj? To, za 1, to leć tam. I ty lecisz po tą studzienkę, która na terenach legionów potem pewnie wygląda, jakby się wyczerpała, jakby była zniszczona, ale to normalnie działa. Fontanna, nie studzienka, tylko fontanna, która leczy za 100. Można to odwiedzić raz dziennie. Jutro się już odnowi, jutro będzie można znowu. Powinno być mimo wszystko cooldown taki, że chociaż 2 tury do odczekania, bo jak jedną tylko turę, to trochę za mocne. A, tak mi się wydaje.
Bo ta kolejna studnia w grze, która leczy za 250, bo po tej, co leczy 100, jest już tylko taka, co 250 i później jest jeszcze taka, co 500. To ta, co leczy 250, to już chyba 4 tury aż trzeba czekać, żeby się odnowiła. Czy 5 chyba może nawet. A ta, co leczy 500, to chyba z 7 tur trzeba odczekać. Znaczy, no to nawet okej, okay, nie? Ale w sensie różnica pomiędzy tą, co leczy 100, a tą, co 250 jest zbyt duża. Moim zdaniem. Dobra, jest ta lalka. Co zmienia w chochliczki. To się przyda. Ty możesz tam zrobić swojego fajta. No to nie jest groźne dla ciebie w ogóle. Możesz wezwać od razu zombiaczka tutaj. Co oni tam będą chcieli zrobić, to niech sobie zrobią. Ona tam się pewnie odsunie, od razu dała defa. No co, podchodzimy. Odepchnięcie, wilczka, krytyki, odepchnięcie, jest martwy. Dziękuję, dobranoc. I'm not going to fear you. Jeżeli mówię fear me. No i jesteś martwy. Tutaj, pani kochana, może krytyk? Dobra, myślę, że odcinek jest wystarczająco długi. Można by już zakończyć w tym momencie. W następnym odcinku sobie tam będziemy starali się oczywiście dalej expić, dalej zwiedzać i tak dalej, i tak dalej. Na ten moment dziękuję bardzo za uwagę, za Betrezena. Pozdrawiam bardzo serdecznie widza, który oczywiście ostatnio pod każdym jednym chyba materiałem z Decepius Trójki pisze za Betrezena. Tylko tych wykrzykników raz dałeś za dużo. YouTube zablokował ten komentarz, oznaczył go jako spam i ja musiałem go zatwierdzić, nie? Żeby się pojawił, także tych wykrzykników tam troszeczkę zbyt wiele raz dałeś. Ale niemniej jednak dziękuję bardzo za uwagę, za oglądanie. Pozdrawiam i polecam. Skawron Piąty.